Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Kibice, którzy zdecydowali się obejrzeć z wysokości trybun towarzyskie spotkanie między Piastem Nowa Ruda a Zdrojem Jedlina Zdrój, na pewno nie byli zawiedzeni. Cztery bramki, dużo ciekawej gry, bardzo mądrej gry gospodarzy, którym udało się przeciwstawić dużemu doświadczeniu rywala występującego na boiskach czwartej ligi. Pod opieczą trenera Jacka Fojny mieli w tym spotkaniu przewagę, potrafili stwarzać sytuacje bramkowe, nie potrafili jednak ich wykorzystać w 100%. To, co nie udaje się często w takich przypadkach, potrafi się zemścić. Drużyna Zdroju skrzętnie realizując swój plan taktyczny potrafiła doskonale przygotować sobie grę spod własnego pola karnego. Po jednej z takich akcji, którą teraz obserwujemy, podopieczni trenera Kamila Krzywdy potrafili zdobyć bramkę. Świetna kontra, kilka dobrze przygotowanych podań. Ostatecznie 1-0 na Zdroju. Później w tym spotkaniu padły jeszcze 3 gole. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem remisowym. 2-2 gola wyrównującego dla gospodarzy. Zobaczyliśmy dopiero w końcówce spotkania, dosłownie w ostatniej akcji meczu. Wynik 2-2 pokazuje jednak, że drużyna Zdroju może być jednym z faworytów do zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Okręgowej. Te zaś ruszają już za niespełna 2 tygodnie, także jest czas, by jeszcze podreperować te najbardziej newralgiczne, niedziałające na ten moment elementy. Jacek Fojna, trener Piasta Nowa Ruda. Jesteśmy tuż po sparingu ze Zdrojem Jedlina Zdrój. Bardzo trudny mecz. Ciekawy wynik też pokazuje, że to było bardzo wyrównane spotkanie. Tak, jesteśmy po czwartym sparingu. 3 gry kontrolne z drużynami z okręgówki. Jedna z czwartej ligi Lechia Dzierżoniów. Jest to okres przygotowawczy. Jest tutaj pole manewru wielkie dla zawodników, którzy chcą się pokazać, którzy chcą dołączyć do zespołu. Ta też rotacja i zmiana ustawień w trakcie meczu powoduje, że szukamy najlepszego rozwiązania na nadchodzące rozgrywki. Drużyny z niższych lig też mają ambicje pokazać się z jak najlepszej strony. Ta poprzeczka zawsze jest wysoko zawieszona, bo nie świadczy liga, w której się występuje, tylko co się prezentuje na boisku w danym dniu i w danym meczu. Dlatego też te mecze były pozytywny pod wieloma względami, aspektami piłkarskimi, także tutaj przede wszystkim przygotowanie motoryczne i fizyczne gra decydującą rolę, ale to, co podkreślam, te mecze dały mi dużo odpowiedzi, ale także dużo do myślenia. Sezon czwartoligowy jest bardzo szybko startuje w tym roku, więc tak naprawdę tego czasu na przygotowania nie ma za dużo. Jak trener sobie radzi z tym okresem wakacyjnym w trakcie właśnie przygotowań? Tak jak inni trenerzy, no nie radzę sobie, można powiedzieć, bo to trzeba akceptować. Wiemy, że na tym poziomie rozgrywkowym to priorytetem jest praca zawodowa, rodzina i te urlopy wypadają, można powiedzieć, w większości drużyn w tej lidze i trzeba dostosować, zoptymalizować, tak, tutaj przygotowania do sezonu, no i trzeba sobie z tymi problemami radzić na co dzień. Jaki cel przed najbliższymi rozgrywkami? Nie ma, no gramy w tej lidze 7. sezon. Okrzepiliśmy pewne zawirowania, które były w poprzednim sezonie, zostały już tutaj, można powiedzieć, że zostały wyprostowane. Chcemy stworzyć taki zespół, żeby był konkurencyjny dla każdej drużyny. W każdej kolejce będziemy się starać grać o 3 punkty, a przeciwniki drużyny z tej ligi nas zweryfikują, na którym miejscu skończymy. Ja jeszcze zawsze w takich przypadkach, jak obserwuję prowadzone przez trenera zespoły, chciałem zapytać, ile trzeba czasu pracować, by wypracować sobie taki swój styl pracy i ten styl przełożyć również na boisko, bo każdorazowo, gdy oglądam mecze prowadzone przez trenera w trakcie różnych rozgrywek, to widzę, że każdy z zespołów, który to by nie był, ma bardzo zbliżony styl gry, no i to też w jakimś stopniu przynosi wymierne korzyści. Jest, no, mam swoją filozofię jako trener, staram się dobrać, chociaż wiadomo, że na tym rynku nie zawsze te cele transferowe są zrealizowane.
zawodników, którzy gdzieś tam pracowali w przeszłości pod moją ręką, wiedzą, czego oczekuję, wiedzą, jakie mamy plany, jakie działania są w defensywie, czy w ofensywie, czy w fazach przejściowych. Myślę, że ta pieczęć, myślę, że po każdym, po sezonie można postawić, że drużyna okrzepła, dojrzała do tego, co chcemy grać i te dwa okresy przygotowawcze, trzyletnie, oczywiście krótki, ale zimowy jest takim newralgicznym i podstawowym okresem, który daje odpowiedź na to, w którym miejscu jest drużyna. Damian Jaroszewski, Bożek, ja dawno Cię nie widziałem, to już naprawdę wiele, wiele miesięcy, ale Ty dalej w dobrej formie, też w Piaście razem z trenerem Jackiem Fojną tworzycie taki duet, który gdziekolwiek się pojawia, przychodzi jakiś sukces. Tego sukcesu w tym najbliższym sezonie też oczekujecie? I co to byłby za sukces w takim razie? Co można byłoby nazwać sukcesem w nadchodzących rozgrywkach? Znaczy sukcesem? Będziemy grali o spokojny byt, tak? Nie żeby się martwić o jakieś baraże, bo to przez pół drużyny o tym myśli, bo to jak pół ligi spada, no to każdy teoretycznie, jak to się mówi, gra o utrzymanie. No my chcemy grać o spokój przede wszystkim i takie są cele na bieżące pół roku i zobaczymy, co w zimie się będzie wydarzy. Nie? Teraz tutaj widziałem Cię na boisku, cały czas naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji jesteś. Jak często, nie wiem, myślisz o tym, że to jest ten wiek, w którym kiedyś być może już będę musiał skończyć grać w piłkę? Wiem, że lubisz grać w piłkę, ale kiedyś? No kiedyś na pewno przyjdzie ten czas, daj Boże jak najdłużej, no ale dokąd człowiek jest zdrowy, ma chęci, no i przede wszystkim nie przeszkadza, tylko pomaga chłopakom na boisku, no to czemu nie korzystać z tego? Jak to robi już tyle lat, niektórzy nawet nie mają tyle lat, jak ja jestem na boisku, no to więc to więcej trzeba, no zdrowia, chęci i tego. Nie? Pamiętam Cię z czasu, wiesz, jeszcze jak grałeś w Tramkarzach, także to były te momenty, kiedy tak naprawdę zaczynałeś swoją przygodę z piłką. Wiem, ile lat mam ja, więc wiem też, ile lat grasz w piłkę, prawda? Niezależnie od tego, ja tak się zastanawiam, co trzeba zrobić, żeby taką dyspozycję fizyczną utrzymać. Dużo pracujesz nad tym, czy to jest tylko tak po prostu, że to jest naturalnie? Znaczy to jest też naturalnie, no wiadomo, że człowiek też pracuje, no nie jest tak, że wyjdę dwa razy na trening w tygodniu i się wszystko samo ułoży. No, teraz jesteśmy w okresie przygotowawczym u trenera Jacka Fojny, no powiem krótko, no gonimy, no ale jak teraz nie zrobimy tego, no to widzę, to wszystko wyjdzie, tak? Liga nie wybacza, jak jesteś nieprzygotowany fizycznie, jeszcze czwarta liga, bo tam przede wszystkim trzeba być fizycznie przygotowany, a później dochodzą inne aspekty taktyczne i tak dalej, tak? Mm-hmm. I finezja jest dopiero na końcu, no bo taka jest liga, no każdy jak gra z nożem na gardle, no to wszyscy gonią, nie? Zgadza się. Dzisiaj graliście ze Zdrojem. Mecz trudny, ciekawy pod pewnymi względami taktycznymi. Spodziewaliście się, że to tak może wyglądać? Znaczy wiedzieliśmy, że małe boisko jest w Zdroju. No, do tego się nie da ukryć. Druga rzecz, że my wypracowaliśmy dużo sytuacji bramkowych, no i zawiodła nas skuteczność. No, musimy nad tym popracować. Mamy tydzień czasu pracy do pierwszego meczu ligowego za tydzień i mam nadzieję, że przepracujemy to w bardzo dobrym tempie i w dobrej będziemy dyspozycji za tydzień. To jest dla nas najważniejszy mecz ligowy. No wiadomo, że sparingi rządzą się swoimi prawami. Trener sprawdza różne ustawienia taktyczne, wprowadza młodzież, która też musi gdzieś powąchać tej piłki. Nie tylko, jak to się mówi, tych teoretycznych pucharach, w których zawsze dostają więcej szans, bo w lidze wiadomo, jak to jest. No ale no tak to wyglądało, co mogę powiedzieć o Zdroju. Zdrój był fajnie zorganizowany w obronie. Mądrze wyprowadzali kontry, no na nas dzisiaj to starczyło, tak? No bo 2-2, wynik padł taki jak remisowy, no oni mieli mniej sytuacji niż my, no ale potrafili je wykorzystać, a myśmy nie wykorzystali, dlatego się skończyło 2-2. Kamil Krzywda, trener, nowy trener KS Zdrój. Panie trenerze, 2-2, wiadomo, wynik w meczu sparingowym nie jest najważniejszy, ale myślę, że możecie być zadowoleni zarówno z wyniku, jak i z samej gry, większymi fragmentami. Witam wszystkich. No, założenie mieliśmy takie, przede wszystkim na grę obronną. Wiedzieliśmy, że to jest dobry rywal, dobrze zorganizowany w ataku, tak samo też w obronie. Więc naszym głównym celem, założeniem było gra w obronie, żeby to było fajnie wszystko poukładane i myślę, że udało nam się to zrealizować. Wiadomo, tam z małymi błędami, ale dokładnie, no, wynik nie jest najważniejszy. Ja generalnie jestem z tego sparingu zadowolony. Wiemy teraz, nad czym mamy popracować. Będziemy się teraz skupiać. Mamy teraz ostatni ten weekend wolny, nie gramy.
mamy odpoczynek, ale na pewno te ostatnie tygodnie przed startem mocno skoncentrujemy się na tych elementach, które ja zauważyłem i są do poprawy. Trzy sparingi, najpierw porażka z Kamienną Górą, z drużyną z tego samego poziomu, potem pogrom A-klasowego rywala z Radkowa, no i dzisiaj z przedstawicielem czwartej ligi, czyli drużyną grającą poziom wyżej niż KS Drój. Jak oceniasz te trzy mecze i w ogóle okres przygotowawczy? Jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz, no to tutaj na usprawiedliwienie drużyny jest to, że byliśmy w mocnych trzech tygodniach pojemności tlenowej, więc ci zawodnicy naprawdę mieli dość mocno w nogach, duże obciążenia i długie. Więc to też się chyba przełożyło też na wynik 0-5. Natomiast w drugim sparingu już troszkę o wiele lepiej. To prawda, no mówię, no rywal może gdzieś tam na mnie zagroził w ataku, ale no też chodziło o to, żeby złapać ten rytm strzelecki. To się na pewno udało, ale naszym takim no mocnym i poważnym sprawdzianem to był właśnie ten dzisiejszy mecz, taka weryfikacja, na ile sobie możemy pozwolić w ataku, co możemy zrobić w obronie. Ja uważam, że taka mocna czwórka z plusem. Też myślę, że w dobrych nastrojach możemy oczekiwać na ten sezon. Dobry, no i też cieszy dobra frekwencja, bo średnia frekwencja w tych wszystkich treningach to jest taka 17-18 osób, więc ja uważam, że na ten poziom, który mamy teraz, to jest bardzo dobry wynik. Mam nadzieję, że to się utrzyma przez całą rundę, oby też bez kontuzji, bez jakichś kar. Aczkolwiek dobrze wiemy, że w pierwszej kolejce nie będziemy mieli Łukasza Samca, który pauzuje za kartki. No ale ten sparing też dał mi dzisiaj dużo odpowiedzi, że możemy gdzieś tam korygować w ustawieniu i to na pewno się sprawdziło. KS pozyskał dwóch zawodników, Wojciecha Rzeżyckiego i Pawła Orawca. Czy rozglądacie się jeszcze za jakimiś wzmocnieniami na określone pozycje? Na dzień dzisiejszy uważam, że jest to już kadra zamknięta. Chyba, że no wydarzyć się może wszystko, tak, ale istotne jest to, że udało nam się zatrzymać trzon drużyny z poprzedniego sezonu. To jest bardzo ważne i no i na tej, że tak powiem, gruncie udało nam się dograć kilka wartościowych transferów, które dadzą jakość na boisku, ale też przede wszystkim, co mi chodziło, dadzą dużo takiej sportowej rywalizacji, bo to na pewno jest potrzebne. Filip Fonfara, który tutaj jest z nami od początku okresu przygotowawczego, więc tutaj na pewno wpłynie dość mocna rywalizacja na obu bramkarzy. Zresztą, no, co ciekawe, bardzo dobrze się prezentują teraz w tym okresie, także będę miał mały orzech do zgryzienia, kogo wystawić, ale to ja wolę taki problem niż mieć no problem pewnie z jednym bramkarzem, tak? Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część drużyny, to jak tak popatrzymy na listę, to mamy dwa nazwiska na jedną pozycję na dzień dzisiejszy, więc ja uważam, że jest to komfort duży, którym się nie muszę teraz przejmować. Dla mnie teraz największy problem jest taki, że kogo wybrać, kto jest w najlepszej dyspozycji, bo no nie ukrywam, cele mamy dość mocne. Nie mówię tutaj może o samym awansie, ale na pewno chcemy być w tym czubie tabeli, a co pokaże układ tabeli po jesieni i później dalsze plany, weryfikacja, to mówię, to są już takie dalsze plany, ale nie ukrywam, że chcemy powalczyć o coś więcej niż tylko środek tabeli. Wrócił Jonathan dos Santos po absencji w rundzie wiosennej. To jest na pewno dobra informacja, bo jest to zawodnik, który potrafi zrobić różnicę. No, dzisiaj pokazał to na boisku, że jest to wartościowy zawodnik. W poprzednim sezonie grał na pozycji bocznego obrońcy, a dzisiaj no, trochę mnie zaskoczył, bo zagrał na pozycji stopera, zagrał bardzo dobrze. Ale co też mnie cieszy... Z inklinacjami ofensywnymi. Pamiętam taki mecz, chyba to była inauguracja poprzedniej rundy z Włókniarzem Głuszyca. Podobną akcję zrobił tylko prawą stroną boiska. Pamiętam. No dzisiaj także mówię, no piłka jest, no, że tak powiem, no zaskakuje nas każdego dnia i no też jakąś alternatywę dał do tego. Wiadomo, to nie jest jego nominalna pozycja, ale gdyby, nie daj Boże, kiedyś w przyszłości były jakieś absencje z różnych powodów, no to jest jeszcze jakaś tutaj alternatywa. Cieszy mnie też postawa Szyszki, tak? Bo to też jest nominalny stoper, a dzisiaj zagrał na pozycji numer 6. Zagrał tak, jakby był zawodnikiem od zawsze na tej pozycji. Fajnie wyglądał też Piotr Chałupka i w defensywie, i próbował tutaj podaniami uruchamiać paru zawodników ofensywnych. Znaczy to akurat ten mam komfort, że jest kilku zawodników u nas w kadrze, którzy mogą zagrać na kilku pozycjach. Bez kompleksów. Mają oczywiście swoje nominalne pozycje, ale właśnie cieszy mnie to, że ta szeroka kadra
też da mi taki wachlarz możliwości co do ustawienia. Bo graliśmy w tym okresie przygotowawczym trzema ustawieniami. Ten był, że tak powiem, ostatnim, którym chcieliśmy zostawić sobie właśnie na Piasta. I tak jak mówię, duży komfort, dużo otwartych kart, więc no, mogę dzisiaj spać spokojnie. Z KS-Drój jesteś związany już od paru sezonów jako trener grup młodzieżowych. Teraz zadebiutujesz jako pierwszy trener. Jest lekka trema, jakiś dreszczyk emocji przed debiutem? No, ale taki pozytywny. Powiem tak, przez ostatnie 7, no 6 lat, jak prowadziłem Nysę Kłodzko, później miałem długą przerwę i brakowało mi trochę tej adrenaliny, więc dla mnie to jest chyba takie potrzebne. Lubię po prostu z tygodnia na tydzień żyć to, że się przygotowujemy do meczu, więc tremy nie ma, więc ja się cieszę, fajnie, że wracam na ławkę trenerską seniorów. Co prawda pół roku prowadziłem Nysę Kłodzko, niestety nie udało się ale utrzymać, ale mówię, jakieś doświadczenie zdobyłem przez te też 7 lat i na pewno myślę, że też tutaj jakieś doświadczenie zdobędę, więc naprawdę mocna grupa, mocne charaktery, bo też jest potrzebne na boisku i myślę, że tutaj fajny team stworzymy w tym sezonie. A tak jak mówię, co będzie, to zobaczymy, nie chcę wybiegać daleko w przyszłość, ale mówię, cele mam no, ambitne, ale podchodzę do tego z zimną głową i też nie chcę gdzieś tam odpalać wcześniej fajerwerków, bo wiadomo, sezon jest długi, konkurencja też jest mocna, także w tym sezonie Strzegom, Górnik Wałbrzych, w derbach nie będzie łatwo, wiadomo jak to jest, więc no, nastawiamy się na dość mocny sezon i czy to będzie jesień, czy to będzie wiosna, w każdym meczu będzie trzeba coś udowadniać ponad stan.